na sześciu osiach, służąca prawdopodobnie do przewozu jakichś dużych maszyn budowlanych, spychaczy, koparek. Jak widać, tutaj można poszerzyć tą platformę, tą przestrzeń ładowną. Patrzyłem, czy przypadkiem się nie da unieść jeszcze w górę tej platformy, ale można ją wydłużyć o jakiś metr. Tutaj jak się wejdzie, tam jest jeszcze metr dyszla, który można wydłużyć tą platformę. Co poza tym, wszystkie osie mamy skrętne. To jest dyszel i podczas skrętu, na przykład w tamtą stronę, to tutaj ten łącznik, że tak powiem, będzie zaczynał kręcić tą osią w tą stronę. Poza tym tu jest jakiś siłownik, który prawdopodobnie również daje sygnał pozostałym kołom do skrętu. Tu jak widać, to właśnie jest połączone z tym dyszlem, także jak on będzie tu się skręcał, to będzie ciągło tą oś i ten siłownik będzie tutaj w jakiś sposób pomagał skręcić pozostałe koła. Pozostałe koła, ponieważ nie ma tutaj osi. I system osi został zastąpiony rozwiązaniem na siłownikach. Zawieszenia siłownika tutaj jest. Czyli można powiedzieć, że każde koło pracuje osobno. Każde zawieszenie koła pracuje osobno. Podobne rozwiązanie można spotkać w laderach, czyli naczepach. Może tu będzie widać. Naczepach do przewozu szkła bądź double decker, czyli naczepach z podwójną podłogą. Dzięki zastosowaniu takiego właśnie sposobu można uzyskać właśnie tą przestrzeń tutaj i ją wypełnić, na przykład ładunkiem w przypadku naczepy double deck albo stelażem ze szkłem w przypadku naczepy do przewozu szkła. Ona obraca się, te osie obracają się, zauważyłem, tutaj jest taki okrąg i one się w ten sposób obracają. I z tyłu też podobne rozwiązania również się obracają, czyli dzięki temu, że się obracają, można wejść w bardziej wąski zakręt. Nie trzeba aż tyle przestrzeni do manewrowania na budowie czy gdzieś. No, tu mamy łańcuchy, obowiązek przy czymś takim. No tutaj też jak widać, te osie będą się w tym miejscu skręcać. Za uwieszenie również, tak jak i z przodu. Co jeszcze zauważyłem ciekawego w tej naczepie, mamy inne felgi, a mianowicie nie ma zwykłych felg, tylko są felgi z pierścieniami. To zielone to jest pierścień, a pod nim jest taki drugi pierścień właściwie, taka podkładka, która trzyma oponę. Pompując koło, to wszystko się zaciska, rozpycha i w ten sposób opona jest blokowana. Kiedyś to było powszechne rozwiązanie, stosowane często w naczepach, przyczepach, w ciągnikach. Jednak zdarzały się przypadki, że pierścień wyskoczył, wystrzeliwując jak z armaty właściwie, jak pocisk, co było bardzo niebezpieczną sytuacją. Mimo wszystko system ten pozwala osadzić oponę głębiej. Ten pierścień, który jest pod tym zielonym pierścieniem, jest dosyć szeroki i opona jest głębiej osadzona w porównaniu do zwykłej felgi. Po drugiej stronie tej felgi
jest taka dosyć wysoka ścianka wielkościowo do porównywalna do tego przodu, do tego frontu. Także opona siedzi głębiej. I tu mamy przykład felgi bez pierścienia. Jak widać, opona jest osadzona dużo płycej w feldze. Jednak takie rozwiązanie pozwala zastosować opony bezdętkowe, której nie można zastosować w feldze z pierścieniami. W feldze z pierścieniami trzeba zastosować dodatkowo dętki, ponieważ no i normalnie świeci pomiędzy szczeliną, pomiędzy pierścieniem a felgą, powietrze by uszło.